Dziś odcinek z Warszawy, w którym odwiedzam restauracje, do których już dawno chciałem pójść, w których już dawno chciałem zjeść. Będą koreańskie kurczaki, prawdziwy viral z TikToka. Będą tacosy, będzie polska kuchnia z Mokotowa, modna śniadaniownia oraz pierwsza kawiarnia specialty w Polsce. Ja mam na imię Maciej i dzisiaj jem w Warszawie. Dzisiejszy materiał zaczynam od śniadania. W ogóle ostatnio flow we vlogach jest takie, że najpierw gdzieś śniadanko, a potem obiad, kolacja. Wszystko chronologicznie i dzisiaj też tak będzie. Jestem w miejscu, do którego zawsze chciałem przyjść. Kubuś Piekarenka, bardzo popularne miejsce śniadaniowe w Warszawie i to tak od ponad roku przynajmniej. Często ustawiały się tutaj dość długaśne kolejki, dlatego sobie mnie to nie było, bo nie chciało mi się w tych kolejkach stać. Hype troszkę spadł, bo po prostu nie jest już to nowe miejsce, są inne nowe miejsca w Warszawie i wiadomo, że do nowości zawsze idzie najpierw w pierwszym rzucie najwięcej osób. Stwierdziłem, że jest czas, żeby tutaj przyjść. Faktycznie w kolejce stać nie musiałem, ale knajpka jest pełna, mimo że mamy dzisiaj środę. Środa 10.30, w wakacje wprawdzie, no ale cała knajpka zawalona ludźmi. Tak wygląda menu, naprawdę dużo ciekawych dobroci. Raczej to jest taka kuchnia produktów, gdzie kompozycja niekoniecznie zaskakuje, ale sam produkt jest super. No i zastanawiam się, co zamówić, bo taki zestaw z awanturką brzmi spoko, ale przed chwilą ktoś mi polecił omlet z pomidorami. I nie wiem, czy ten omlet się jednak nie skuszy, bo tutaj dzieją się jakieś piękne rzeczy. Są tutaj nie tylko smażone pomidory, ale też miód fermentowany z chili, z czosnkiem, jest jalapeno, jest jakiś ser. W zestawie jest też chleb i masło, więc to chyba będzie mój wybór. Czekam na swój omlet, popijam już kawę. Tutaj mam przelew. Przelew na bazie ziaren z Ruandy, ale do wyboru jest Ruanda albo Brazylia. Pewnie ten wybór zmienia się w zależności od dnia, ale podejrzewam, że taka Brazylia jest tutaj bardzo często na stanie, bo to jest taka stereotypowa kawa w smaku bardziej. A Ruanda czy jakieś inne kawy pochodzące z Afryki, czy nie wiem, z Ameryki Środkowej będą miały już jednak trochę więcej kwasowości w sobie. Więc jeśli chcecie coś bardziej tradycyjnego, zamawiacie Brazylię. Jeśli coś mniej, no to coś innego. Tutaj ważna kwestia, muszę o tym wspominać, bo warto chwalić takie miejsca. Jest dostępna darmowa woda i bardzo dobrze, bo wiecie, śniadania na mieście są już dość drogie często. To już nie są te czasy, że za kilkanaście złotych można było zjeść na mieście dobre śniadanie. Idziemy na śniadanie. Śniadanie, słuchajcie, za 1 grosz. Idziemy na śniadanie za złotówkę. Śniadanie za 2 złote. Niestety skończyło się, więc kiedy płacimy te 30-40 parę złotych za śniadanie, które jest super, do tego domawiamy sobie kawkę za kilkanaście złotych i jeszcze kilkanaście złotych mielibyśmy płacić za wodę, no to już się robią naprawdę spore sumy, a gdy ta woda jest za darmo, no to jakoś portfelowi trochę lżej. Mam przed sobą już mój omlet, bardzo ładnie wygląda, to omlet dwóch jaj, do tego sałatka z pomidorów, jest masełko, w zestawie są też 3 kromki takiego świeżego pieczywa. Bo jak sama nazwa wskazuje, Kubuś Piekarenka też jest piekarnią i są tutaj wypiekane zarówno takie bocheny chleba, jak i jakieś słodkości. Może na jakiś słodki wypiek się jeszcze skuszę. Omlet, słuchajcie, bajka. Naprawdę świetny. To jest taki omlet bardziej w stylu francuskim, składanym. W środku jest ser, są to smażone pomidory. Jest też ten miód, który daje taki delikatny słodyczy. Naprawdę bardzo dobry omlet. Pewno tak dobrego omletu nie jadłem. Rzadko jem omlety wprawdzie, ale jeśli już je jem, to właśnie chciałbym, żeby one były takie. Do omletu mam tutaj taką fajną sałatkę z kolorowych pomidorków. Ona też jest z truskawkami, miętą i z bazylią. Ale zobaczmy to pieczywo, bo wygląda bajecznie. Zobaczymy, jak smakuje z masełkiem, bo jak żeby inaczej. Chleb wyśmienity z chrupiącą skórką, miękkim środkiem, takim wiecie, o idealnej, lekko gąbczastej konsystencji, takiej konsystencji dobrego chleba po prostu. Mógłbym tu przyjść na sam chleb i też byłbym zadowolony. Naprawdę. Ale co by nie mówić, omlecik pierwsza klasa. Zaraz wam pokażę, jak on wygląda po przekrojeniu. Bo to, co najlepsze, skrywa się właśnie w środku. Na kamerze aż tak tego nie widać, ale no tam jest dużo tych smażonych pomidorów właśnie, które sprawiają, że ten omlet jest dużo bardziej wilgotny. W środku są nie tylko te smażone pomidory malinowe, ale też miód fermentowany z czosnkiem i chili, który dodaje z jednej strony trochę czosnkowego posmaku, z drugiej strony trochę słodyczy, a z trzeciej jeszcze delikatną ostrość, choć o tą ostrość dbają też piklowane jalapeno, które są na tym omlecie. No i nie można też zapominać o serze Grosseran. To jak się okazuje w ogóle nie jest byle jaki ser, bo to jest ser polski z Grodziska. Dojrzewa minimum 1,5 roku i przygotowywany jest z mleka koziego, no i wielokrotnie był laureatem na wielu polskich konkursach serowarskich. Także można powiedzieć, że to jest taki mały rarytasik. W ogóle śniadanie w Kubusiu wydaje mi się teraz całkiem niezłym rarytasem i nie dziwią mnie te kolejki, które tutaj bywały i chyba dalej czasem bywają. Jedzenie naprawdę wyborne. Mój omlet naprawdę wyborny i z chęcią tu gdzieś przyjdę na inne pozycje z karty.
po raz kolejny udowadnia się stara prawda, że świetny produkt po prostu sam się obroni. Tak jak mówiłem, do Kubusia możecie przyjść też po prostu kupić pieczywo, różne rodzaje. No i są też spod kości, a nawet za jakąś wytrawną drożdżówkę z kurkami. Ja chyba sobie jeszcze wezmę cynamonkę. Tak wygląda ta cynamonka, obsypana pistacjami, klei się. Wilgotna, świeża, klejąca, pyszna, mocno cynamonowa i też bardzo słodka. Ta nazwa piekarenka jest jak najbardziej na miejscu, wypieki Kubuś jak najbardziej potrafi i to pieczywo było niesamowite, no i ta cynamonka równie pyszna. Kubuś piekarenka trochę przypomina mi Backen, które już na tym kanale kiedyś pokazywałem. Oba miejsca mają taki skandynawski vibe, właśnie z takimi śniadaniowniami, z takimi projektami gastronomicznymi często spotykaliśmy się w Kopenhadze. Jakość wszystkiego naprawdę fantastyczna, no i niestety przypada się też na cenę, bo omlet z pomidorów kosztuje 45 zł, także dość sporo, choć ten zestaw był obfity, różnorodny, bardzo ciekawie skomponowany i z naprawdę przepysznych składników. Kawka przelewowa 17 zł, ale co ważne, można prosić o dolewkę, no i ta cynamonka za 15 zł. Czy stałbym godzinę w kolejce w oczekiwaniu na stolik? Na pewno nie, ale z chęcią jeszcze kiedyś do Kubusia wrócę. Myślę, że takie dni bezkolejkowe się zdarzają dość często teraz. Szkoda, że chociaż część stolików nie podlega rezerwacji, wtedy byłoby dużo łatwiej. O właśnie, mijam Kubusia. Wewnątrz o wiele lepiej widać to pieczywo. Piękne chlebki tu na was czekają. Sam bym kupił sobie taki bochen, ale jutro jadę do Łodzi, więc zmarnowałby się. Po śniadaniu przyszedłem na kawę i to do miejsca, do którego zawsze chciałem przyjść, a jakoś nigdy nie było mi po drodze. Jestem w kawiarni Filtry i na pierwszy rzut oka to jest po prostu kolejna kawiarnia specialty, jakich w Polsce, a zwłaszcza w Warszawie wiele, ale nic bardziej mylnego, bo to jest pierwsza kawiarnia specialty, jaka w Polsce w ogóle powstała. Otwarto ją w 2007 roku, 10 lat później zmieniła właściciela. Obecnie jest to kawiarnia prowadzona przez tą samą osobę, która na Pradze na Kamionku prowadzi kawiarnię. No i co? Tutaj mam przelew, mam dripa, kawa przygotowywana ręcznie z ziaren z Kolumbii, o takich kurczę fajnych truskawkowych nutach. I rzeczywiście ten posmaczek truskawki w tej kawie czuć. Jest taka truskawkowa słodycz. Rzadko się zdarza, żeby te nuty smakowe były tak wyraźne w kawie, a tutaj naprawdę, jakby mi ktoś do kawy taką dorodną truskawkę wrzucił, taką wiecie, dopiero co z krzaczka zerwaną. Trip tutaj kosztuje 18 zł, a ja już się zbieram powoli na obiad. Kuchnia koreańska. Na koreański wybieram się do Seoul Oppa. Miejsce jest mojego ulubionego Korean Fried Chicken. Widzę, że są też inne dania, bibimbap, kimbap, topoki, mandu, ale ja chyba skuszę się na kurczaka. W menu są cztery różne koreańskie kurczaki. Ja zazwyczaj biorę ten, w sensie słodko-pikantnym i chyba też na niego się tutaj zdecyduję. Jest wersja łagodna, czosnkowo-sojowa. No i też jest kurczak serowy. Tutaj napisano, że to jest ulubienie z koreańskich youtuberów, czyli taki kurczak w serowej posypce. Jak byliśmy w Korei, to go jadłem i smakował mi, ale jednak wolę ten wariant słodko-pikantny. Zamówiłem go. Dużo o tym miejscu dobrego słyszałem właśnie jeśli chodzi o kurczaki. Jest to miejsce prowadzone na pewno przez Koreańczyka i chwilę po otwarciu był tutaj jakiś TikToker. Ktoś z TikToka był, nagrał TikTokowego virala i ustawiały się tu przed wejściem naprawdę długaśne kolejki. Szybko były tutaj sold outy. Teraz chyba sytuacja się uspokoiła. Nie ma tłumów, 14.30 w środę. Dużo stolików wolnych, na wewnątrz, na zewnątrz. Są jeszcze jakieś osoby poza mną, ale bez problemu znalazłem tutaj miejsce. Czekam na kurczaka. Kurczak podawany jest z kimchi. Kwaśnym, ostrym, dobrym. Do tego też porcja ryżu, ale najbardziej interesuje mnie sam kurczak. Takie duże kawałki, gruba, chrupiąca panierka. W środku soczysty kurczak i to wszystko oblane takim kleistym sosem, słodko-pikantnym faktycznie. Ta ostrość nie jest duża, powiedziałbym, że po prostu tak delikatnie łaskocze. To kimchi jest ostrzejsze, ale jak chcemy więcej ognia, to możemy po prostu o niego poprosić. Możemy składając zamówienie po prostu zaznaczyć, że chcemy mieć tego kurczaka bardziej pikantnego. To na bank jest mięso z udek z kurczaka. Ten sos jest naprawdę dobry, ale ja do Korean Fried Chicken lubię jednak trochę inny. Nie tyle chodzi o to, że on jest bardziej ostry, tylko bardziej w nim czuć smak pasty gochujang. Ten sos smakuje, przypomina taki sos słodko-pikantny. Tao w takich wielkich butelkach sprzedawany. No to jest smaczne, to jest wciągające, ale jednak to nie jest to, czego się spodziewałem. Jakiś czas temu w jednym z ostatnich filmów polecałem wam K-Food na Saskiej Kępie. W filmie jadłem makaron jjajangmyeon, ale poszedłem do tego miejsca także kilka dni później, czy kilkanaście dni później. Już bez kamery niestety, ale mam chyba jakieś zdjęcie tamtejszego kurczaka, też panierowanego, też smażonego, ale właśnie w takim bardziej czerwonym sosie, przygotowywanym na bazie pasty gochujang, też słodko-pikantnym, ale jednak z takimi innymi nutami smakowymi. I tamten sos bardziej mi smakował.
smakował, choć sam kurczak tutaj naprawdę fantastyczny. Wyjątkowa soczystość mięsa, no i ta bardzo chrupiąca panierka. Może będę musiał tutaj kiedyś wrócić do tego kurczaka w serowej posypce. Może akurat w tym miejscu się do niego przekonam. To był naprawdę perfekcyjny kurczak ze wspaniałą panierką i w bardzo dobrym sosie, no ale niestety nie takim, jakim się spodziewałem. Nie takiego sosiwa oczekuję, zamawiając Korean Fried Chicken, ale oczywiście do samej jakości nie mogę się w żaden sposób przyczepić. Taka solidna porcja kurczaka z ryżem i kimchi kosztuje 43 zł. Jeszcze parę słów dotyczących tego sosu, bo chciałbym być dobrze zrozumiany. Jak byliśmy w Seulu i jedliśmy koreańskie kurczaki w różnych miejscach, no to ten sos nie smakował jak ten. Ten był typowo słodko-ostry, jak właśnie z tych wielkich butli Tao Tao, a w Korei miał on jednak taki smak słodko-słono-ostry. Miewał właśnie taki posmaczek pasty gochujang, lekkiej fermentacji. No to tego nie było. I stąd właśnie mój zawód, choć tak jak mówiłem, samo danie całościowo było całkiem smaczne. Przyjechałem na Wolę, gdzie przy ulicy Giełdowej działa Taco Bar. Jak oglądacie mnie na bieżąco, to wiecie, że jeśli chodzi o meksykańskie tacos, no to mam takie dość duże wymagania, a przynajmniej nie trafiam na zadowalające mnie tacos w Polsce zbyt często. Ostatnio, będąc w Gliwicach, film z Gliwic mogliście oglądać na kanale jakiś miesiąc temu, trafiłem do Dos Gatos, gdzie tacosy mi z kolei bardzo, bardzo posmakowały i pod tym filmem ktoś w komentarzach polecił mi właśnie Taco Bar w Warszawie. W zasadzie o tym miejscu mi przypomina, bo już kiedyś miałem je na radarze, zapomniałem o nim, no i była to dla mnie taka przypominajka, że do Taco Baru też chciałem pójść. I z jednej strony mam duże nadzieje, a z drugiej mam w sobie duży dystans do tych nadziei, no bo wiecie, tak jak mówię, bywa z tymi tacosami w Polsce różnie. Dotarłem na miejsce, to chyba tutaj. Tak wygląda lokal, jest tutaj raczej pusto. Menu wam nie pokażę, bo jest tylko w formie kodu QR. Zamówiłem tacos carne asada, które wydało mi się najciekawsze. Tak wyglądają moje tacos. To są tacos z grillowaną wołowiną, z sałatą, z kwaśną śmietaną, granatem, salsą pico de gallo, ale też salsą ananas chipotle, czerwona cebula, trochę kolendry, limonka oczywiście do skropienia wszystkich trzech tacos. I tutaj w menu do wyboru były tylko tacos z grillowanym mięsem, z grillowanym kurczakiem, z grillowanymi krewetkami, jakaś wersja wegetariańska. Było także tacos z chili con carne, ale nie było tacosów z tymi wszystkimi szarpanymi, długo gotowanymi mięsami, które często można spotkać w innych taqueriach, w innych meksykańskich knajpkach. Same tacosy mocno wypakowane. Tortilla całkiem spoko, nie jest taka gumowa, nie jest taka twardawa, nie jest może idealna, ale jest naprawdę niezła. Dużo smaczniejsza i dużo mniej się narzucająca niż na przykład tortilla do tacosów w Sour Deli, w którym byłem na kamionku, jeden z ostatnich filmów. Ta grillowana wołowina jest po prostu ok, nie jest za twarda, nie jest też nie wiadomo jak mięciutka, trzeba ją trochę pogryźć, ale nie jest ani gumowa, ani bardzo, bardzo twarda, a czasem tak się zdarza. Fajna jest ta kwaśna śmietana, która jest w zasadzie taką śmietaną limonkową, doprawioną. Smaczna, naprawdę smaczna. I dopiero w drugim tacosie poczułem ostrość. Ostrość prawdopodobnie od tej salsy chipotle ananas. W pierwszym taco jakby jej nie było. Tak wygląda taco carne asada z jednej strony, a tak z drugiej. Jak może widzicie po moich reakcjach, jest to smaczne taco, smakuje mi. Ciężko mi się jakoś tak konkretnie o coś przyczepić. Może wolałbym po prostu, żeby było ono skromniejsze. Skromniejsze, jeśli chodzi o różnorodność składników. Wolę jednak te prostsze kompozycje w tacosach, a tutaj tych rzeczy do wymienienia miałem jednak trochę. Z drugiej strony nie przeżywam jakiejś ekscytacji, nie jest to takie wow, jak było w Gliwicach. Po prostu dobre tacos i nic więcej. Były to smaczne tacos, ale to jednak nie były takie tacos, których szukam i po które mógłbym jechać specjalnie ze swojego służewca. Całkiem dobrze wykonane, ale raczej niczym się nie wyróżniające. Brakowało mi w nich troszkę takiej intensywności smaków, do których najlepsze tacos mnie przyzwyczaiły. Było to wszystko takie troszkę spłaszczone w smaku, no czegoś mi tutaj jednak zabrakło, ale plus za dobre tortille. Gdybym mieszkał tutaj gdzieś blisko albo gdzieś pracował, no to mógłbym wpadać. Choć z drugiej strony tutaj jest takie małe zagłębie różnorakich knajpek i wśród tej konkurencji Taco Bar mógłby troszkę zginąć. Zresztą jak tak patrzę po restauracjach, które mijam, patrzę ile jest osób w środku, no to jednak w Taco Barze nie było nikogo, a inne miejsca może nie tyle pękają w szwach, co jednak siedzą w nich ludzie, jedzą jakieś rzeczy i są z nich mniej lub bardziej zadowoleni. Może mieć na to wpływ także cena, no bo trzy takie tacos kosztują 45 zł, a z tego co wiem, w okolicznych knajpkach można zjeść ciekawiej za mniej. Dużo restauracji ma tutaj jakieś oferty lunchowe. Oczywiście tam w menu była także quesadilla, było także burrito, które na pewno ma lepszy współczynnik na jedzenia się do ceny. Możliwe też, że w smaku te dania są lepsze, no ale z drugiej strony tam nikogo nie było. Taco Bar zatem no, nie zachwycił, to chyba dobre słowo, bo było ok, ale bez zachwytów. Ale może zachwyci miejsce, do którego teraz pojadę. I tam spotkam się z kuchnią polską, której na tym kanale jest chyba za mało. Tak
czasem piszecie w komentarzach, że więcej polskiej kuchni. Albo dobra, zanim to polskie jedzenie będzie, obiecuję, przyjechałem jeszcze w jedno miejsce na tacosy. Jestem przy postępu 5, właśnie na wspomnianym przed chwilą Służewcu. To jest takie zagłębie różnych knajpek, jest tutaj m.in. Rocznik Lat Foods czy Jata Ramen i jest też Santa Catalina, jeden z dwóch punktów, bo jeden jest na Powiślu, drugi tutaj na Służewcu. I tutaj można dostać tacosy, które moim zdaniem są porównywalne do tych z Taco Baru, a może nawet i lepsze. Nie jest to miejsce, które jakoś bardzo chciałem odwiedzić, bo po prostu w miarę regularnie tu od kilku tygodni, od kilku miesięcy bywam, kiedy mi po prostu najdzie ochota na tacosy i chcę zjeść coś blisko swojego miejsca zamieszkania. Tak wygląda tacosowe menu i jak widzicie, są to zupełnie inne mięsiwa. Żadne nie jest grillowane, no można powiedzieć, że al pastor to jest wieprzowina grillowana, ale dominują jednak mięsa szarpane, długo gotowane. Zamówiłem sobie tacos z wieprzowiną marynowaną w pomarańczach, czyli tacos cochinita. Do tego dobrałem sobie salsę verde z zielonych pomidorów, kolendry i jalapeno. Salsę wybiera się samemu i pierwsza salsa do tacosów jest w cenie. Ja zazwyczaj biorę albo salsę verde, albo salsę chipotle. W zależności od tego, jak bardzo chcę, by taka salsa mnie ukąsiła ostrością. Próbowałem też tutejszych tacos barbacoa, czy tacos al pastor, czy tacos z kurczakiem, ale jednak tacos cochinita zawsze smakowało mi tutaj najbardziej. I tak one, zobaczcie, wyglądają. Widać od razu różnicę, w sensie tu są tylko trzy składniki. Cebula, kolendra i mięso. Salsa podana obok. Naturalnie też wypada skropić te tacosy limonką. Te tortille w dotyku są w sumie całkiem podobnie do tych z Taco Baru. Zobaczmy, jak smakują. Są podobnie miękkie, podobnie elastyczne, nie są gumowe. Są takie, jakie moim zdaniem powinny być tortille w tacosach. Bywają lepsze, gdzie nie gdzie, ale te są też całkiem dobre. Siłą tych tacos jest to mięso, wieprzowina marynowana w pomarańczach, długo pieczona, soczysta i pełna tego pomarańczowego aromatu. Marynowana czerwona cebulka jest kwaskowa. Kolendra, wiadomo. Jednym smakuje jak mydło, innym jak ósmy cud świata. No i warto sobie do takich tacosów dodać salsę. Salsa verde jest słodko, kwaskowo, lekko pikantna. To taka salsa dla tych osób, co lubią rzeczy delikatnie pikantne. Jak chcecie coś ostrzejszego, no to bierzcie już salsę chipotle. Ona dodatkowo ma taki fajny, wędzony posmaczek. No i tak skomponowane tacosy smakują już naprawdę nieźle. Choć szczerze mówiąc, to też nie jest nie wiadomo jakie wow. Od po prostu dobre tacosy. Gdybym nie mieszkał tutaj niedaleko, to pewnie bym tak często tutaj nie przychodził. Czyli w sumie porównywalne tacosy do tych z Taco Baru, jeśli chodzi o jakość wykonania, jeśli chodzi o użyte składniki. Tyle, że w Santa Catalina używają po prostu zupełnie innych mięsi. Ja chyba jednak do tacosów wolę mięsa, które są przygotowywane metodą low and slow, czyli robimy coś długo i na niższej temperaturze, dodajemy różne przyprawy, no i wychodzą takie rzeczy jak właśnie te tacosy. Wtedy mam wrażenie, że samo mięso ma dużo więcej smaku, tak jak w tych tacosach cochinita. Także znów to nie jest miejsce, do którego bym specjalnie z innej części Warszawy przyjeżdżał. Poziom niezły, ale niestety nie zachwycający. Cena tego zestawu tacosów 3 sztuki to 39 zł. No a teraz na sam koniec obiecana kuchnia polska. Idę już na to polskie jedzenie, ale w sumie uzmysłowiłem sobie, że o ile te drugie tacosy to były takie typowe meksykańskie tacos, o tyle w tych pierwszych takim Tex-Mexem troszkę zalatywało. Nie mówię, że to był taki 100% Tex-Mex, ale coś między właśnie Tex-Mexem a typowymi meksykańskimi tacos. A knajpka, do której się wybieram, to Anons do Dzielni. Tak wygląda menu. To jest taka kuchnia polska autorska. Mamy przystawki, czyli talerzyki oraz większe talerze, czyli takie dania główne. Raczej nacisk jest kładziony na te talerzyki. To jest taka kuchnia polska, ale kuchnia polska autorska. Są dania tradycyjne, jak na przykład schabowy, ale są też takie dania bardziej wymyślne, jak na przykład polskie arancini. Troszkę to miejsce pod kątem kuchni przypomina mi Deiteri i w zasadzie dwa lokale Deiteri połączone ze sobą, bo to klasyczne Deiteri, w którym byliśmy ponad 2 lata temu, to jest taka kuchnia polska z twistem, a Deiteri Krat, w którym byliśmy w tym roku, no to już są takie tradycyjne dania kuchni polskiej w takim, ale jednak restauracyjnym wydaniu i to jest coś pomiędzy tymi rzeczami. Zamówiłem 3 dania, jedno duże, czyli schabowego i 2 mniejsze, czyli mięsne pierogi babci Krysi oraz maczankę. Maczanka została mi tutaj przed chwilą polecona. Zobaczymy, jak to wszystko tutaj będzie smakowało. Jestem dobrej myśli. To taka malutka knajpeczka. W środku w zasadzie 4 czy 5 stolików. Na zewnątrz są bodaj 3. Jest to w zasadzie takie małe, lokalne bistro. Jesteśmy na Starym Mokotowie. Ja akurat wybrałem takie dania, które są bardzo mięsne, ale są tutaj także dania bezmięsne. Nie wiem, czy na pewno wegańskie, ale na pewno takie, które nie mają w sobie mięsa. Ciekawa karta. Jak mi tutaj posmakuje, no to z chęcią jeszcze kiedyś tu wrócę. Bo naprawdę wiele pozycji z menu wydaje się być interesująca. Z chęcią zamówiłbym
chciałbym od razu więcej, no ale wiem, żebym tego nie przejadł. I tak pewnie będzie ciężko wszystko zmieścić. Mam już całe swoje zamówienie, tutaj ta maczanka z karkówki na chałce, tutaj pierogi mięsne babci Krysi, no a tutaj schabowy z mizerią i z ziemniakami. Zacznę od pierogów, które z tego zamówienia interesowały mnie najbardziej, bo też miałem babci Krysię. Nie robiła wprawdzie pierogów mięsnych, tylko raczej pierogi ruskie, albo pierogi z serem, albo z jagodami. Ale jak zobaczyłem, że w menu są pierogi babci Krysi, to musiałem zamówić, podane ze skwarkami z boczku. Sam farsz jest mocno doprawiony pieprzem, trochę za mało soczysty jak na mój gust. Ciasto troszkę się rozpada. Te pierogi w ogóle wyglądają na takie odsmażane, a nie takie wyjęte prosto z wody. Szczerze mówiąc, mnie nie przekonują. Na pierogi bym tutaj nie wrócił. Ale zobaczmy schabowego, który jest naprawdę potężny, podany z mizerią, ale są to ogórki ze skórką, posypane jakąś taką ciekawą przyprawą, lekko pikantną, trochę kwaśną, no i też mocno pieprzną. Młode ziemniaczki, wspaniale. Mały trochę ten talerz jak na rozmiary tego schabowego. Schabowy jest takiej grubości z tej strony, bo z drugiej jest chyba trochę grubszy, tak mi się wydaje przynajmniej. Jest bardzo mocno chrupiący. To jest chyba jakaś taka panierka w stylu panko, tak ona wygląda. Także chrupie ten schabowy aż miło, ale trochę brak mu soczystości. Spróbuję jednak z drugiej strony, bo z tej strony wydaje się grubszy. Jest lepiej, ale mam wrażenie, że tutaj ta panierka przejmuje smak całego kotleta, że czuć tylko jej chrupkość i suchość, nic więcej. Trochę za mało schabu w tym schabowym, a najlepsze z tego talerza są zdecydowanie ziemniaczki. No to czas na maczankę. Jest to karkówka na chałce z sosem barbecue, musem z moreli, majonezem gorczycowo-krzanowym i z pikmami z ogórków z kalafiora. Maczanka to długo gotowana karkówka o takiej mokrej konsystencji, popularna przede wszystkim w Krakowie. Mięso pyszne, rozpływające się, słodkawo od sosu barbecue i tego musu z moreli i całość mogłaby być naprawdę świetnym daniem, ale podano mi to na chałce, na takiej piętce chałki, przez to a. ciężko się to kroi, b. nie jest to takie smaczne, jakby mogło być, gdyby to jednak nie była piętka, a zwykła kromka. I ten spód nie byłby taki chrupiący i lekko przyjarany, ale ze wszystkich trzech propozycji ta jest chyba najlepsza, głównie z uwagi na naprawdę pyszną maczankę, pyszną karkówkę. Tylko spód tej chałki jest taki nieprzyjemny, taki bardzo suchy, po prostu za mocno przypalony. Szkoda. Takie to wszystko suche było, no nie porwało mnie to jedzenie. Miałem dużo większe oczekiwania, bo dużo dobrego słyszałem o anonsie do dzielni i chciałem tutaj przyjść, nie wiem, od roku. Nie wiem, może zły wybór dań z mojej strony, chociaż to polecone przez obsługę też nie spełniło moich oczekiwań. Może po prostu gorszy dzień, też się zdarza. Także no dawajcie znać w komentarzach, czy jedliście w anonsie do dzielni, a jeśli tak, to jak wam smakowało. Ja się niestety trochę rozczarowałem. Oczywiście to nie było jakieś złe jedzenie, obrzydliwe, czy cokolwiek w ten deseń, tylko takie bardziej nieudane. Za suche, za mało soczyste, tu przyjarane, tu z kolei rozpadające się pierogi. No coś po prostu nie pykło. A jak to wygląda cenowo? 37 zł kosztowały pierogi babci Krysi, 38 zł maczanka i 47 zł schabowy z mizerią i z ziemniakami. Niestety wychodzi na to, że większość miejsc, które chciałem odwiedzić od dłuższego czasu, okazało się rozczarowaniem. Nie zawsze to było złe jedzenie, co to nie. Tylko po prostu nie tego się spodziewałem i te moje oczekiwania nie zostały spełnione. Kto wie, może po prostu miałem zbyt wygórowane oczekiwania co do niektórych miejsc. Tak jak z tym anonsem do dzielni przed chwilą, które porównywałem do Deitery, ale no to nie była ta liga, jeśli chodzi o wykonanie, no bo jeśli chodzi o pomysły, no to całkiem zbliżone tematy. Oczekiwania spełniła pierwsza kawiarnia Speciality, czyli filtry, no i śniadanie z początku filmu Kubuś Piekarenka. Naprawdę fantastyczne miejsce i do niego na pewno będę chciał jeszcze niejednokrotnie wrócić. Dawajcie znać w komentarzach, jakie jeszcze miejsca w Warszawie powinienem odwiedzić, a ja tymczasem się żegnam. Do zobaczenia w lepszych czasach. Na razie. Cześć. Smacznego.